Panie Marszałku, Wysoka Izbo, swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego. Szanowny panie ministrze, sprawą pierwszorzędnej wagi jest, jak wiadomo, kwestia poziomu finansowania publicznej służby zdrowia. W tej między innymi sprawie w 2018 roku resort zdrowia zawarł porozumienie z protestującymi rezydentami, ustalając odpowiednie parametry wzrostu tego finansowania do roku 2024. W debacie publicznej jednakże co i raz sformułowana jest krytyka realizacji tej części porozumienia, przy czym co do wymienianych liczb i wskaźników wyraźnie nie ma porozumienia między ministerstwem a jego oponentami. W związku z tym celem przecięcia i wyjaśnienia tych sporów zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie następujących kwot wydatków i kosztów. Po pierwsze, wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Po drugie, wydatki budżetowe w dziale ochrona zdrowia w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po trzecie, koszty funduszu ujęte w planie finansowym funduszu z wyłączeniem środków z budżetu państwa. Po czwarte, koszty związane z realizacją staży dentystów oraz specjalizacji lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Wszystkie te dane proszę podać dla roku 2018 wykonanie i dla roku 2019 przewidywane wykonanie. Przy czym 1. Dane dla roku 2018 proszę przekazać możliwie niezwłocznie, a 2. Dane dla roku 2019, jak tylko będzie możliwe ustalenie przewidywanego wykonania. W odpowiedzi dotyczącej punktu pierwszego uprzejmie proszę określić przybliżony termin udzielenia odpowiedzi dotyczącej punktu drugiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.